Witam Państwa. Włączyłem już nagrywanie, no i rozpoczynamy. Kto z Państwa może, to proszę, żeby włączył kamerkę, bo mi jest dużo raźniej, jak widzę trochę Państwa burz. No więc proszę Państwa, teraz może dla wprawy zróbmy takie udowodnimy banalne twierdzenie. Że jak weźmiemy funkcję f i ją cofniemy z powrotem, a potem obliczymy różniczkę, no to będzie kowektor, prawda? To jest to samo, co by najpierw wziąć różniczkę, a potem tę różniczkę cofnąć z powrotem. O, no, czyli często mówi się, że jakaś operacja geometryczna jest naturalna. Co to znaczy, że jest naturalna? To znaczy, że jest, komutuje z transportem. No i właśnie to można, często geometrzy mówią, że to jest dowód na to, że różniczkowanie funkcji to jest operacja naturalna. No to jest takie banalne. Dużo mniej banalne będzie to, gdy to D będzie oznaczało różniczkowanie zewnętrzne, na przykład form różniczkowych. To już będzie troszkę bardziej niebanalne, no ale w każdym razie to też dowodzi, że różniczkowanie zewnętrzne form różniczkowych też jest operacją naturalną. No to proszę Państwa, to obliczmy sobie, co to jest. To jest taki a może zacznijmy powiedzmy od tej strony. Co to jest prawa strona? Prawda? To jest tak, był pewien kowektor, któryśmy cofnęli kowektor na, czyli to jest element tej przestrzeni kostycznej w punkcie f od m do n. No i cofnęliśmy, to jest element, prawda, czyli to całe, oto. To całe to jest kowektor na rozmaitości m styczny w punkcie x. No to zobaczmy, jak on działa na dowolny wektor, czyli to oto coś, to jest wektor styczny do rozmaitości m w punkcie m. No jak to działa? No zgodnie z tym, cośmy powiedzieli, transport kowektora to zamiast kowektor cofać i go podstawiać wektorowi, to można wektor pchnąć do przodu i go podstawiać temu kowektorowi, czyli to jest df, a tutaj f z gwiazdką na v, prawda? To była definicja tego transportu form różniczkowych. No dobrze, a teraz co to jest definicja, oj, przepraszam, miałem na myśli o to, prawda? Tu był pullback, a tu jest push forward. A teraz jaka była definicja tego pchnięcia do przodu, czyli push forward wektora? No to znów to samo, prawda? Że trzeba. A nie, przepraszam, bo to bym wrócił do tego. Teraz co to jest definicja różniczki? No definicja różniczki na wektorze to jest po prostu ten wektor różniczkuje tę funkcję. No, taka była definicja różniczki wektora, tak? Co ja mówię? Różniczki funkcji. Definicja różniczki funkcji. No dobrze, a teraz dopiero, co to była definicja, czyli ja się wspinam po tych szczebelkach definicyjnych od dołu do góry, tak? Co to była definicja
transportu do przodu wektora. No to znów trzeba, to było tak, że to było V na F pullback F. To była ta definicja, tak? A teraz to z kolei, jak wektor różniczkuje jakąś funkcję, to to jest działanie różniczki tej funkcji na tym wektorze. To jest z definicji, to jest definicja różniczki, jeszcze raz użyta. No i teraz patrzymy na początek i na koniec i widzimy, że tu są dwa kowektory, które w działaniu na dowolny wektor V dają to samo, to znaczy, że one są tym samym, no i w ten sposób udowodniliśmy. No to jest taka dość banalna obserwacja, ale to jest taki typowy sposób rozumowania tutaj, prawda? Dobra. Ja to czasami lubię mówić w formie dowcipu, nie wiem, czy Państwo ten dowcip dodajecie, że to tę równość upraszczamy przez V, prawda? Upraszczamy przez V. Dobrze. No to na razie o tym transporcie to już koniec. Mam nadzieję, że Państwo sobie poczytacie i w tej chwili przechodzimy do następnego rozdziału książki, mianowicie teoria pól wektorowych. Pole wektorowe. No dobrze, może tam. No dobrze, pola wektorowe. Powiedzcie, co to jest? No wektor to już wiemy, wektor zaczepiony, prawda, na rozmaitości. Wektorów swobodnych nie ma. No a pole wektorowe, no to jest pole, na którym rosną wektory, prawda? Wektory tak jak te źdźbła zboża, prawda? W każdym punkcie jakiś wektor rośnie i dlatego to się ludzie w XIX wieku nazwali to pole. Pole i to we wszystkich językach jest pole, prawda? Powinniście Państwo wiedzieć, że jeśli chodzi o nomenklaturę naukową, to polski język jest dość wyjątkowy dzięki braciom Śniadeckim, którzy byli nauczycielami Adama Mickiewicza, który studiował na jakim wydziale, kto z Państwa wie, na jakim wydziale Uniwersytetu Wileńskiego studiował Adam Mickiewicz. Matematyczno-fizyczny. O właśnie, na matematyczno-przyrodniczym. No i właśnie bracia Śniadeccy, bardzo wybitni ludzie, zawzięli się, że spolszczą całą, czyli ten cały tlen, który we wszystkich innych językach się nazywa po łacinie oksygen, wodór, ale również całka, różniczka i tak dalej, i tak dalej. Z sinusem i kosinusem im się nie udało, bo mieli takie jakieś dziwne nazwy, które się nie przyjęły. Ale pole to jest pole. We wszystkich językach jest pole wektorowe. No więc proszę Państwa, można by powiedzieć, że to jest takie odwzorowanie z M w TM. A jeszcze takiego symbolu TM nie było. Ja mam nadzieję, że Państwo poczytacie sobie o tym. No co to jest TM? No to jest kolekcja wszystkich przestrzenistycznych, czyli to jest suma po x, taka rozłączna suma x należące do m, t, aha, ojej, miało być m, przepraszam bardzo, m właśnie, prawda? No, takie odwzorowanie, ale to za mało jest powiedziane, że to jest odwzorowanie, bo to chodzi też o to, czyli to jest pole, nazwijmy je sobie takim, że, ale takie pole, żeby, no żeby co? Żeby to źdźbło w punkcie M było wektorem stycznym w punkcie M, bo a priori jak coś takiego napiszę, no to nigdzie nie jest zagwarantowane, prawda?
czyli takie, że x w punkcie m należy do tej, jest wektorem stycznym, ale nie w byle jakim punkcie, ale w punkcie m. No jeszcze, proszę Państwa, żeby ono było jakieś gładkie, różniczkowalne czy coś, no to tak, żeby we współrzędnych. Proszę Państwa, tak naprawdę to to coś, ja nawet sobie planowałem, że być może o tym powiem, ten zbiór to jest bardzo ciekawa struktura, która tutaj się będzie powtarzała, ale ja nie powiem tego dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwo sobie podczytacie, a ja w pewnym momencie się na tym skoncentruję. Taki zbiór to jest wiązka włóknista. I te wiązki włókniste w geometrii bardzo, czy tam wiązka po prostu, fiber bundle, są bardzo częstą taką strukturą, którą rozpoznajemy bardzo często. Więc co to jest, prawda, wiązka włóknista? No to jest po pierwsze pewna rozmaitość różniczkowalna, w tym przypadku TM. Po drugie coś, co się nazywa bazą, no to jest ta baza tu. Po trzecie jest to rzutowanie, które każdemu wektorowi przypisuje punkt, w którym on jest zaczepiony, czyli to. I jeszcze jest pewna rzecz, która się nazywa włóknem typowym. Geometrzy, tacy abstrakcyjni matematycy, to lubią taki obrazek, że to jest właśnie ta przestrzeń wiązki. Przestrzeń wiązki. No to w naszym przypadku to jest po prostu kolekcja wszystkich wektorów stycznych. Tutaj jest ta baza, w naszym przypadku to jest to M. No i teraz jest to rzutowanie, które każdemu punktowi tej przestrzeni wiązki, no, przypisuje punkt w tej bazie. I teraz najważniejsza rzecz to jest to, że to takie, jak tu jest M, to takie to tau do, prawda, czyli tu jest TM, tu jest to odzorowanie, no i to tau do minus pierwszej od M, to się nazywa włókno. I teraz najważniejsza rzecz, że wiązka, no czyli to, że to jest lokalnie trywialne. Lokalnie trywialne. O. Lokalnie co to znaczy? To znaczy, że lokalnie, że tau do minus pierwszej od jakiegoś otoczenia, że każdy punkt ma takie otoczenie, że to, że ten taki cylinderek, to jest to otoczenie, o, to jak weźmiemy T do minus pierwszej od O, to to jest O razy iloczyn kartezjański razy takie włókno typowe. No w naszym przypadku włókno typowe to jest po prostu przestrzeń Rn, prawda? Dlatego, że każdy wektor, że lokalne współrzędne xk w m generują
lokalne, współrzędne. XK oraz VK w tej wiązce stycznej, gdzie wektor zaczepiony w punkcie M do M, gdzie M odpowiada wartości tych współrzędnych XK, no jest postaci VK razy D po DXK, prawda? Czyli jak mamy lokalny układ współrzędnych, no to punkty lokalnie parametryzujemy n liczbami, a wektory no też n liczbami, bo wiemy, że każdy wektor jest tej postaci. Jeszcze może po raz ostatni napiszę tutaj suma od k równe 1 aż do wymiaru rozmaitości, ale już będę zapominał, prawda? Będę stosował tę konwencję sumacyjną Einsteina. No dobrze, no to już nie piszę tego. Prawda? No i wtedy można utożsamiać zbiór wektorów w każdym punkcie z kolekcją tych liczb, czyli z przestrzenią RR, prawda? Czyli w tym przypadku to H to byłaby takie RR i lokalnie zbiór wszystkich wektorów zaczepionych nad punktami, które należą do tego otoczenia punktu M, no to można traktować jako taki iloczyn kartezjański, ale na ogół wiązka nie jest globalnie trywialna, to znaczy nie jest iloczynem kartezjańskim. Państwo na przykład wiecie, że zbiór wektorów, że wiązka styczna nad sferą nie jest trywialna, bo jakby była trywialna, to w każdym, to jakbym wziął jeden wektor zaczepiony w jakimś punkcie, to jakby była trywialna, to w tej trywializacji w każdym punkcie by mu się odpowiadał wektor różny od zera, czyli innymi słowy potrafilibyśmy uczesać sferę w sposób gładki, a ktoś, kto się interesował trochę matematyką, wie, że to jest niemożliwe, że sfery nie da się uczesać w sposób gładki, prawda? Czyli przestrzeń, czyli wiązka styczna na przykład do sfery nie jest trywialna. No ale tam są trywialne, nietrywialne, to są takie problemy globalne, będziemy o nich też mówić, ale lokalnie każda wiązka styczna jest trywialna, prawda? I to jest najważniejsza rzecz. Opowiedziałem Państwu tak z grubsza te idee, a Państwo powinniście to sobie usystematyzować, czytając odpowiednie rzeczy. No to innymi słowy, jak to pole wektorowe ma być gładkie, no to znaczy, że w układzie współrzędnych jest gładkie, prawda? To znaczy, że tak naprawdę w układzie współrzędnych to pole to jest n funkcji, to jest każda wektor x od m, no to jest, można przedstawić jako kombinacja liniowa tych wektorków, no i ma współczynniki x. K, oczywiście sumowanie po K od M, czyli lokalnie pole wektorowe no jest zadane przez tyle funkcji, ile wynosi wymiar przestrzeni. Proszę Państwa, ja tutaj wprowadziłem się w pewną konfuzję, bo na początku mówiłem, że wymiar przestrzeni był N, potem na to nakładaliśmy m więzów i wychodziło r, ale ja się będę mylił, jeśli r będzie zawsze oznaczało wymiar rozmaitości. W tej chwili żyjemy po prostu w abstrakcyjnej rozmaitości o jakimś wymiarze i ja sobie pozwolę ten wymiar oznaczać przez n, bo inaczej to ja
O, w szczególności tutaj miałbym ochotę, żeby rozmaitość M miała wymiar M, a rozmaitość N miała wymiar małe N i tak dalej. No, mam nadzieję, że się jakoś nie będziemy tutaj mylili. No dobrze. Czyli już wiemy, co to jest pole wektorowe. Aha, i teraz gładkość. No powiedziałem, że pole wektorowe to jest po prostu tych N funkcji. No i gładkość polega na tym, że one mają być gładkie. No klasy C1 to C1, klasy tyle, ile się da. Na rozmaitości, która jest klasy C5, to aż do 5 może być, a 6 już nie ma sensu, bo jak coś jest 6 razy różnicowalne w jednym układzie współrzędnych, to w drugim układzie współrzędnych jest złożone z transformacją współrzędnych, która jest klasy C5, no to już może być tylko C5. Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, niezwykle, czyli tutaj opowiedziałem troszeczkę o takich abstrakcyjnych strukturach. Co to jest wiązka? Wiązka jest zawsze lokalnie trywialna. To jeszcze taka uwaga, że są różne wiązki w zależności od tego, jaką strukturę ma to włókno typowe. I akurat te wiązki, które teraz rozważamy, to są tak zwane wiązki wektorowe. To znaczy, że te typowe włókna mają strukturę przestrzeni wektorowej. No ale to tam są różne, będziemy rozważali. Tak zwane wiązki główne polegają na tym, że to włókno typowe ma taką strukturę jakby grupy, Liego i tak dalej, tak naprawdę takiej przestrzeni. No, w każdym razie to jest jakoś tak. Będziemy o tym mówić. I teraz najważniejsza struktura. Proszę Państwa, może powiem tak, w tej chwili zajmujemy się strukturami geometrycznymi, które istnieją. Nikt ich nie definiuje, my je odkrywamy. A na przykład struktura metryczna, bardzo ważna, to już nie jest taka. Jest jedna, a może być inna. A to, co my teraz robimy, to są absolutnie jedyne struktury, które nikt z nas nie stworzył, myśmy je tylko odkryli. One już istniały, prawda? Jak ktoś chce, to może je sobie wyobrażać po platońsku jako takie te ideały, idealne przedmioty, które żyją w tym lepszym świecie, a my w tej pieczarze widzimy tylko ich jakieś cienie i próbujemy na tym, w ten sposób odkrywać, jak te prawdziwe, idealne przedmioty wyglądają. I teraz jedną z tych to jest komutator pól wektorowych. Proszę Państwa, to jest niezwykle istotna rzecz. Proszę Państwa, czyli to jest coś takiego, jak mamy dwa pola wektorowe, x, y, to jest taki operator. No, a priori jest to operator różniczkowy, który na funkcję f działa w ten sposób, że no najpierw y działa na f, to co wyjdzie, to na to działamy x i od tego odejmujemy. Y w działaniu na x, w działaniu na f. No, a priori to jest operator różniczkowy drugiego rzędu, prawda? Dlatego, że każdy ten x i y to jest operator różniczkowy pierwszego rzędu, dwa razy. I teraz proszę Państwa, cud. Odkrywamy cud. To jest też pole wektorowe. To naprawdę jest operator pierwszego rzędu. Twierdzenie. Podstawowy cud w geometrii. X, Y jest polem wektorowym. No oczywiście, gdyby to był wykład
po drugiej stronie ulicy Pastera, to bym musiał to obłożyć założeniami, no bo prawda, żeby to coś takiego napisać, to tak, F no musi być jakaś tam różniczkowalna, no z dwa razy, żeby to miało sens. Każde z tych musi być różniczkowalne, no co najmniej raz, bo jak raz zróżniczkuję, to jeszcze, żeby to muszę, prawda? Więc w każdym razie te obiekty są gładkie tyle razy, ile trzeba, żeby wzorki, które będę pisał, miały sens. No, dowód. To jest, proszę Państwa, to jest w ogóle podstawowe, dzięki temu twierdzeniu możliwa jest geometria, bym powiedział. To jest najważniejsza rzecz w geometrii. Niezauważalna, tak jak jest dobre powietrze w mieście, to nikt tego nie zauważa. Dopiero jak smog przyjdzie, smog, to wtedy widzimy, że ojej, kiedyś to było dobre powietrze. Więc tak samo tutaj. To jest takie niezauważalne. Proszę Państwa, dowód. No to cóż, no, że to jest operator liniowy, no nie ma o czym mówić. No jakoś tam ciągły, no powiedzmy na jakby to F zbiegało, ale z drugimi pochodnymi, no to a priori. No ale najważniejsza rzecz no to jest ten wzór Leibnica, prawda? Więc X, Y. Jak to by zadziałało na iloczyn funkcji? Aha, jeszcze taka uwaga, proszę Państwa. Więc tak, pisaliśmy, że wektor w działaniu na iloczyn funkcji, no to działa tak, że to jest f od x razy v w działaniu na g, plus g od x razy v w działaniu na f, prawda? A teraz gdybyśmy to tak w każdym punkcie, bo pole wektorowe to jest kolekcja, prawda? Czyli jakbym tu napisał pole wektorowe, no to by tu nie było f od x, tylko w każdym punkcie, bo to już jako funkcja. Czyli tu już by było f, prawda? No razy pole wektorowe w działaniu na to, a tu też by nie było g od x, to znaczy by było, ale w każdym punkcie oddzielnie, czyli tu byśmy napisali po prostu g, a tutaj jest x. Po prostu to jest napisanie całej kolekcji tych wzorków w każdym punkcie oddzielnie. Jak mam jeden wektor, który działa tylko w punkcie x, no to tam musi być napisane od x, a dla pola wektorowego to jest taki wzór napisany jako kolekcja tamtych wzorów. No dobrze, czyli to pamiętamy. To jest wyrażenie na ten. No to równa się x, a tutaj jest y od fg, tak? No to jest f razy y od g plus g razy y od f. No i w drugą stronę, teraz to, minus y, a tu w działaniu x na f. No to znów x jest polem wektorowym, czyli ten wzór Leibnica spełnia, czyli f razy x od g plus g razy x od f. No dobrze. No teraz to jest liniowe oczywiście. No więc teraz, jak x działa na to, no to proszę Państwa, cóż mamy? Albo x działa na to, czyli jest xf razy to, co tu było, yg plus f, a tutaj x w działaniu na to, czyli x w działaniu na y, w działaniu na g. Plus, no znów x działa na iloczyn funkcji. No to działa na pierwszą funkcję x na g
Y na F. A teraz plus, to samo, że X działa na tą drugą, czyli plus G. X w działaniu na Y, w działaniu na F. No i to samo tutaj, prawda? Banalna sprawa. Minus Y w działaniu na F razy X w działaniu na G. Minus, no a może ja ten minus wyłączę przed nawias, ten minus i tutaj będziemy po prostu tę rzecz badali. Czyli teraz Y zadziała na to drugie, czyli plus F, a tu Y w działaniu na funkcję X od G. No i jeszcze to musi być, prawda? Więc Y w działaniu na G, czyli plus Y w działaniu na G razy ta funkcja, która tu była, X w działaniu na F. No i jeszcze raz Y działa na to, czyli plus G. A tutaj Y w działaniu na funkcję X od F. No i proszę Państwa, tutaj tak. O właśnie. XF razy Y od G to się upraszcza z tym. Teraz tak. XG razy Y od F to się upraszcza z tym. A teraz to, co zostało, to proszę Państwa, to plus to. No to napiszę tutaj. To jest nic innego jak F, a to, co tu jest, to jest właśnie komutator tych pól działający na G, tak? Czyli razy ten komutator X, Y w działaniu na G, a z kolei to i to, to G się wyłączy plus, aha, jest G, a to, co jest, to jest X w działaniu na Y na F, a tu jest Y w działaniu na X od F z minusem, czyli to jest nic innego jak komutator tych pól w działaniu na F. Czyli widzimy, że ten operator, który a priori miał być operatorem drugiego rzędu, to on działa tak jak operator pierwszego rzędu, prawda? Bo on w działaniu na iloczyn działa tak, że to jest pierwsza funkcja razy działanie tego operatora na drugą plus druga funkcja razy... No właśnie, czyli wszystko się zgadza. No dobrze, to jest niezwykle, niezwykle ważna struktura. Przepraszam Państwa bardzo. No teraz takie własności wypiszę w postaci lematu, to jest coś takiego, że oczywiście XY jest antysymetryczny. Jak zamienię rolami, no to oczywiście wyjdzie mi z minusem. No to jest oczywiste, wynika z samej definicji, prawda? Więc to nie ma o czym mówić. Natomiast druga sprawa to jest tak zwana tożsamość Jacobiego, którą wypisujemy tak, jak mamy trzy pola i weźmiemy X, komutator z Y, komutator z Z. O, coś takiego. I napiszemy plus cykliczne przestawienia, plus Y, a tutaj jest Z, X
No i trzecie przestawienie to jest takie, że Z idzie na początek, a tutaj jest X, Y. To coś takiego równa się zero. Nieważne, to jest taka tożsamość Jacobiego. Jacobi to taki niemiecki, bardzo, bardzo wielki matematyk niemiecki, który brał udział w budowaniu tego całego zrębu. Proszę Państwa, bardzo często rozważa się w geometrii, to tylko tak informacyjnie, takie przestrzenie, skończenie wielowymiarowe, w którym jest taka struktura, że właśnie takie odwzorowanie biliniowe, antysymetryczne w samą tę przestrzeń, no spełniającą tę tożsamość Jacobiego, to coś takiego się nazywa algebrą Liego. Algebra Liego. No, tutaj oczywiście zbiór pól wektorowych, no to nie jest skończenie wielowymiarowe, dlatego że no przecież te pola wektorowe to są po prostu tam n funkcji, prawda? Więc to jest nieskończenie wielowymiarowe. Taka teoria grup Liego czy algebry Liego, nieskończenie wielowymiarowych, no to jest dużo trudniejsza, bo to trzeba się zdecydować na to, jaka topologia, co i jak. No, w każdym razie grupy Liego i algebry Liego, takie skończenie wielowymiarowe, to jest bardzo ważna rzecz i to zostało odkryte właśnie w ten sposób. To jeszcze teraz bardzo ważne wyrażenie, albo może inaczej, nawias Liego aha, dobrze, przepraszam bardzo. Ten komutator pól wektorowych często się nazywa nawiasem Liego, czyli komutator nazywa się nawiasem Liego. Nawias, przepraszam bardzo. Nawias Liego pól wektorowych. Dobrze. No i teraz nawias Liego, czy też komutator, we współrzędnych no dobrze, no więc niech X, no to będzie no w każdym punkcie da się rozłożyć na te w tej bazie d po dxk, no i niech ma współrzędne yxk, czyli wybieramy jakiś układ współrzędnych, wtedy każde pole wektorowe tak się daje zapisać, gdzie xk to są funkcje, prawda, n takich funkcji, no y niech się też w tej bazie rozłoży, d po dxl, a tutaj współrzędne nazwijmy xl. No i teraz patrzmy, jak to będzie, prawda? Patrzmy, może ja sobie przyniosę się. A nie, no dobrze, zacznę tutaj. Patrzmy, jak to będzie. Więc nawias Liego w działaniu na funkcję f, no to jest nic innego jak xk d po dxk w działaniu na funkcję y l d po d x l, a tutaj jest f, prawda? To mógłbym to f tutaj pisać, minus na odwrót, minus y l d
po dxl w działaniu na xk. Widać to jeszcze, jak piszę? A widać, dobrze. xk d po dxk f. Teraz jeszcze. Dobrze, widać. No to równa się. Proszę Państwa, no to tu nie ma co kombinować. No po prostu różniczkujemy to coś, prawda? To f można napisać tutaj. No to mamy iloczyn dwóch funkcji, tej funkcji i tej funkcji. Różniczkowanie to daje dwa człony, tak? Więc. Aha, i pamiętamy, że tu jest podwójne sumowanie po k i po l, prawda? Po k i po l. No to jak xk, a tutaj jest różniczkowanie dyl po dxk razy df po dxl plus, no plus, to działa na to, prawda? Czyli plus yk i tu będzie druga pochodna f po dxk dxl. No i trzeba od tego odjąć ten człon, który po prostu polega na zamianie x i y, więc będzie, a nie, to ja może zrobię tak, minus i tutaj yl, a tu w nawiasie właśnie sobie napiszemy, jak to różniczkowanie działa na ten iloczyn. No to działa tak jak wtedy, prawda? Więc jest tak, dxk po dxl razy to, co tu stoi, czyli pochodna f, df po dxk. Przepraszam bardzo, bo tutaj zdecydowałem się na ryzykowną rzecz, mianowicie używam w tym samym wzorze małych x-ów i dużych x-ów. Małe x-y to są współrzędne, a duże x-y to są składowe pola wektorowego. Mam nadzieję, że to się nie pomyli. No i jeszcze to działa na to, czyli jeszcze plus x duże k, a tutaj jest druga pochodna f po dxl dxk. O, i koniec. No i przede wszystkim, proszę Państwa, czyli widać, że a priori to mógłby być operator drugiego rzędu, bo są tutaj drugie pochodne, a liści te drugie pochodne się odejmują. Dlaczego? Dlatego, że to jest symetryczne, proszę Państwa, symetryczne, prawda? Więc tu jest xk razy ta yl, a tutaj jest ta pochodna minus ta pochodna, ale to jest to samo, bo drugie pochodne są symetryczne. Czyli w końcu nam zostaje, proszę Państwa, chciałoby się napisać taki wzór, żeby tu było df po dx k na przykład. No to tutaj można napisać, to jakie tutaj występują, no tutaj to łatwo napisać, prawda, bo to jest, przepraszam, to się odjęło, o, czyli to jest tak, yl, a tutaj jest dxk po d
x małe l i przepraszam, bardzo się pomyliłem, bo tu jest znak minus. No a chciałbym to też tak napisać. No ale powiecie Państwo, no jak to? Nie można, nie można, bo tu jest d po dxl, a Pan by chciał wyłączyć wspólny czynnik d po dxk. No i teraz jedna z najważniejszych operacji, które fizyk, jak robi rachunki geometryczne, musi umieć przeprowadzić. Proszę Państwa, co tu jest napisane? Tu jest napisane, że bierzemy różne L, na przykład L równe 1 i tu 1, do tego dodajemy L równe 2 razy L równe 2 i tak dalej. To, że ten wskaźnik nazywa się L, nie ma żadnego znaczenia, prawda? Tak jak w całce f od x dx nie ma żadnego znaczenia od minus 5 do 11, nie ma żadnego znaczenia, że ta zmienna nazywała się x. Jak ja bym napisał zamiast niej xi na przykład, to to by było coś, to zupełnie to samo, prawda? Albo jakbym napisał t, to by było zupełnie to samo. Tak samo tutaj. To jest taki tak zwany martwy wskaźnik. To ja go mogę na przykład nazwać nie L, tylko ja go sobie nazwę na przykład, jakiego tu nie było, na przykład I. Ach, co mi szkodzi, prawda? Dobrze. Ale ja... my tutaj mamy w głowie, że to I przebiega takie same wartości jak L w drugim wyrazie, oczywiście, prawda? Oczywiście, oczywiście. Bo tu jest wszędzie podwójna suma. Suma po, tu było L. Czyli tu powinno stać suma po L od 1 do wymiaru przestrzeni oraz suma po K. Ale to, że to się nazywało L, to nie ma żadnego znaczenia. Ja mogłem sobie napisać i to będzie... Ale proszę Państwa, to teraz patrzę, bo tutaj też jest K. No to ja zamiast tego K z powodzeniem mogę sobie napisać L, no bo czemu nie? To jest to samo. No to teraz na końcu widzę, że zwolniła mi się literka K. To po co ja mam to nazywać I, skoro ja mogę to nazwać K i to jest jedno i to samo. Widzicie Państwo? Natomiast czego mi nie było wolno? Nie było mi wolno tego L od razu zmienić na K, jak tu stało K. Bo jakbym to zrobił, to by cztery razy było K i wtedy bym nie wiedział, czy to sumować z tym, czy to sumować z tym. Ten system notacji, do którego bardzo Państwa... Oczywiście to są śmieszne rzeczy, dlatego że można, prawda, matematycy zawsze się naśmiewają z fizyków, że fizycy tak są uczepieni tych rachunków we współrzędnych. No bo matematyk to udowodni sobie twierdzenie o istnieniu i już wyciera ręce i jest bardzo szczęśliwy, że coś zrobił. A fizyk biedny musi coś policzyć i musi na przykład pokazać, jak jakiś układ się zachowuje. I wtedy on musi liczyć na współrzędnych, bo inaczej nie tego. Więc proszę Państwa, ten system... Dajcie mi jeszcze minutkę czy dwie. Przepraszam bardzo, że przedłużyłem, ale już zaraz kończę. Więcej rachunków nie będzie, tylko to... Widzicie Państwo, no jak tu było K, to nie mogłem L namienić na K. To sobie zamieniłem cynicznie na jakąś inną, potem to K zamieniłem na L, ale rezultat jest taki, że K i L to mogłem zamienić. To teraz jak na to tak patrzę, no to mam rzeczywiście wspólny tutaj czynnik f pod dxk, no i tutaj mam x, l, a tutaj mam dyk po dxl. Zamknąć na to. Widzicie Państwo? No tak poświęciłem trochę czasu na tę idiotycznie prostą operację polegającą na przechrzczeniu nazwy numerka z L na K i na odwrót, ale to jest taka ważna rzecz, z której trzeba sobie zdawać sprawę, jak to idzie. No i
W związku z tym ostateczny wzór wypiszemy, to może tu już wypiszę, czyli komutator pól też jest polem wektorowym, czyli można go zapisać w postaci k d po d x k. I to, co tutaj stoi, to jest właśnie wzór na k tą współrzędną, czy też składową pola tego. Czyli jak ja to zlikwiduję, to mam ten wzór, że k ta składowa operatora komutator dwóch pól jest tutaj napisana, czyli to jest równa. X, L, D, Y, K po D, X, L minus Y, L, D, X, duże, K po D, X, małe, L. I widzicie Państwo, i teraz oczywiście, to tutaj w tym wzorze to jest tylko jedna suma po powtarzającym się składniku, bo K jest ustalone. To jest na przykład piąta współrzędna tego komutatora, to jest DXL, a nie, XL razy DY5 po DXL i sumujemy po wszystkich L równe 1, 2, 3 i tak dalej, plus YL, a tu pochodna piątej składowej po XL i sumujemy po L. L równe 1, 2 i tak dalej. Rozumiecie Państwo? No dobrze. Czyli chyba to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. No i bardzo proszę jeszcze raz. W tej chwili w zasadzie zrobiliśmy cały tam wstęp oraz rozdział pierwszy tej książki, no i kawałek spory tego rozdziału drugiego i będziemy go kontynuowali. Przeczytajcie ten rozdział pierwszy i to wszystko, czego ja tu nie dopowiedziałem, tak sobie postarajcie ułożyć w głowie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym tygodniu.